Na moją komendę całość baczność! Spocznij! Komendanci chówców przygotują chówce do raportu. Całość baczność! Poczet sztandarowy chorągwi krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego wprowadzić! Na prawo patrz! Czuwaj, druhu komendancie! Harcmistrz Bartosz Zawisza melduje z zuchów, harcerzy, instruktorów chorągwi krakowskiej na uroczystym apelu z okazji inauguracji roku harcerskiego w Brzesku. Stan 1648 zuchów, harcerzy i instruktorów chorągwi krakowskiej. Całość baczność. Druhny i druhowie, czuwaj! Czuwaj! Związek Harcerstwa Polskiego, komendant chorągwi krakowskiej, Brzesko, 18 września 2021 roku. Rozkaz specjalny liczba 11/2021. Druhny i druhowie, spocznij. Serdecznie witam Was w Brzesku na inauguracji roku harcerskiego 2021-2022. Krok naprzód. Mam nadzieję, że czas spędzony tutaj zachęcił Was i utwierdził w przekonaniu, by spędzić kolejny rok w naszej wspólnocie, jaką jest Związek Harcerstwa Polskiego. Kolejny rok niesie przed nami wiele wyzwań i możliwości. Życzę nam wszystkim bezpiecznego, spokojnego i dobrego roku, przepełnionego radością oraz dobrą zabawą. Ufam, że harcerstwo pomoże Wam wspólnie uczyć się odpowiedzialności, rozwiązywania problemów, a także przyczyni się do rozwijania swoich pasji, kształtowania charakterów oraz poznawania świata. Całość baczność. Czuwaj, komendant chorągwi, harcmistrz Mariusz Siódek. Spocznij. Baczność do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. Wszystko, co nasze Polsce oddamy, w niej tylko życie, więc idziemy żyć. Szanowny panie burmistrzu, druhu komendancie, drogie zuchy, drodzy druhowie i druhny, witam Was bardzo, bardzo gorąco na inauguracji roku harcerskiego 2021, krok naprzód. Ten krok naprzód pokonujemy od 2 lat. Ta inauguracja, jak wiecie, planowana była rok temu, ale udało nam się spotkać w tym roku. Mam nadzieję, że te problemy epidemiologiczne są już za nami i że teraz pełni zapału i radości będziemy mogli nadal działać i się spotykać. Dzisiaj przeżyliśmy fantastyczny dzień tutaj dzięki gospodarzowi, chówcowi Brzesko, który przygotował fantastyczne gry. Mogliśmy się spotkać, mogliśmy się nacieszyć sobą, bo tego nam brakowało przez te 2 lata. Przed nami jeszcze kilka atrakcji dzisiejszego popołudnia. Mam nadzieję, że wszyscy wrócicie do domu radośni, weseli i spełnieni z dobrze wykonanego, można powiedzieć, zadania. Druhny i druhowie, dziękuję Wam bardzo za tak liczną obecność i udział w tej inauguracji, za to zaangażowanie, za ten uśmiech na twarzy, za to, że jesteście. Czuwaj! Szanowni druhowie, komendanci, zuchy, harcerze, instruktorzy, druhowie, seniorzy. Wielka to przyjemność, że tak licznie przybyliście tutaj. Dziękuję za to w imieniu całej społeczności oraz samorządu gminnego. Moi drodzy, tak liczna obecność pokazuje, że działalność Związku Harcerstwa Polskiego jest czymś wyjątkowym. Wyjątkowe są momenty takie jak ten, ale też to, co robicie na co dzień. Moi drodzy, tak jak komendant wspomniał, był okres pandemiczny. My początkowo
planowaliśmy, iż ta inauguracja odbędzie się w ubiegłym roku. Niestety nie mogła się odbyć, ale zapowiedzieliśmy wspólnie na Rynku Brzeskim, że w kolejnym roku, jeżeli tylko sytuacja pozwoli, do tego spotkania dojdzie. I cieszę się, że udało nam się słowa dotrzymać, a wy z terenu całej Małopolski tak licznie przybyliście. Druhny i druhowie, drogie zuchy, harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy z całej Małopolski. Przyłączam się do słów, które skierował do was pan burmistrz oraz druh komendant harcmistrz Mariusz Siódek. Dziękuję gorąco za ten dzisiejszy historyczny zlot w Brzesku, za to, że te 2 lata czekaliśmy, ale w końcu doczekaliśmy się, żeby zrobić ten krok naprzód. Mam nadzieję, że Hufiec Brzesko, jak organizatorzy, sprostał wyzwaniu i dobrze przygotował się do tej imprezy. Mam nadzieję, że podobały wam się gry. Mam nadzieję również, że dalsza część programu również przypadnie wam do gustu. Pozwólcie, że razem z druhem komendantem wręczymy takie symboliczne podziękowanie najważniejszemu partnerowi tej imprezy, nieharcerskiemu, czyli burmistrzowi naszego miasta, panu Tomaszowi Latosze. To jest takie symboliczne podziękowanie. W najbliższych dniach odwiedzę wszystkie instytucje, które pomogły, które przyczyniły się do tego, że to wydarzenie mogło się tutaj odbyć. Panie burmistrzu, proszę przyjąć nasze podziękowanie symboliczne. Dziękujemy, że możemy na pana liczyć. I uwaga, uwaga. Miejsce 3 w naszej grze zajął patron Krasnale z Chówca Trzebinia. Miejsce 2 w naszym współzawodnictwie zajął patrol Wikingowie 1 z Chówca Podkrakowskiego. Miejsce 1 podczas gry zuchowej na tegorocznej inauguracji zajął patrol, jak nie my, to kto, z Chówca Podhalańskiego. Nadszedł czas na podsumowanie gry harcerskiej. Dziękuję wszystkim patrolom za zaangażowanie. 3 miejsce zdobywa patrol Kopernikus 1-2 z Krówca Śródmieście. Zapraszam, cały patrol. I uwaga, moi mili, za zajęcie 2 miejsca w grze dla pionu harcerskiego. Uwaga, 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 emocje, emocje. Patrol Dreptaki Trzebinia. I uwaga, druh na koordynatorka przeczyta teraz zwycięzcę. And the winner is... Patrol z Nowego Sącza, Płomienie! Bardzo proszę do siebie druhnę przewodniczkę Aleksandrę Nizioł. Podsumujemy grę w pionie starszo-harcerskim. Oczywiście wszyscy byli najlepsi, ale musieli być też najlepsi z najlepszych. Dlatego 3 miejsce zajmuje patrol Perseidy z Chówca Podkrakowskiego. Zapraszamy! Teraz pora na miejsce 2. Zapraszamy patrol Bakszczak z Chówca Andrychów. Tak więc przyszła pora na najlepszego z najlepszych. Zapraszamy patrol o nazwie Chmielarze Dionizosa z Chówca Bochnia. Ogłosimy wyniki pionu wędrowniczego. To jest jedyny pion, który, można powiedzieć, walczył na ziemi czchowskiej. Więc zaczniemy od 3 miejsca. 3 miejsce, Czar.Wieliczka! 2 miejsce, Feniks Olkusz! 1 miejsce, Dębowy Granat Kraków Podgórze! Druh komendant mówi, że ten proporzec ciąży, bo już 2 lata go dzierży. Chyba nikt 2 lata nie dzierżył tego proporca, więc druhu komendancie gratuluję. Ale teraz też was wszystkich bardzo proszę o werble, bo w tym momencie ogłosimy wspólnie z Komendą Chorągwi Krakowskiej, że organizatorem inauguracji Roku Harcerskiego 2022 będzie Hufiec Myślenice! Zapraszamy druhnę komendantkę! Wiesz, tak to jest.
Druhny i druhowie, w imieniu całej wspólnoty Chówca Myślenice chciałabym zaprosić Was na wydarzenie, które odbędzie się w 2022 roku. Mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć szczególny obszar do rozwoju współzawodnictwa, a równocześnie przedstawimy walory naszego środowiska, naszych miejscowości. Serdecznie Was zapraszam, mam nadzieję, że widzimy się za rok i pamiętajcie, w Myślenicach nie ma lipy! Druhny i druhowie, tutaj padło wiele wspaniałych słów pod adresem gospodarzy tegorocznej inauguracji, ale chciałbym teraz jeszcze w imieniu nas wszystkich, czyli zuchów, harcerzy, instruktorów naszej chorągwi, bardzo gorąco podziękować całej komendzie inauguracji na czele z druhem komendantem, ale przede wszystkim instruktorom, harcerzom, którzy się zaangażowali, także władzom miasta Brzeska, to wszystkim partnerom, dzięki którym dziś mogliśmy się mimo trudnych warunków atmosferycznych tak świetnie tutaj bawić. Druhu komendancie, z całego serca bardzo dziękujemy. Na cześć drucha komendanta i komendy Chówca Brzesko. Czuj, czuj! Czuj, czuj! Czuj, czuj! Całość, baczność! Poczet sztandarowy, sztandar chorągwi krakowskiej odprowadzić. Całość, baczność, spocznij. Komendanci chówców odprowadzić patrole do bicia rekordu.